Witamy w podcaście chrześcijańskim Q&A. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia Kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian, Kamil. Dzisiaj odpowiemy na pytanie następujące, cytuję. Skoro nasze ciała są niedoskonałe i powinniśmy odwoływać się do sfery duchowej i dążyć do rozwoju ducha, a nie skupiać się na rzeczach cielesnych, to po co Bóg stworzył nas w ciałach? Dlaczego Pan nie stworzył człowieka od razu, jako ducha, niejako ułatwiając sprawę? A może że źle rozumiem tą koncepcję? Przepraszam za wszystkie przejęzyczenia. <grywa> Musimy sobie zdać sprawę z tego, że myśl w ogóle taka, że ciało jest złe, a duch jest dobry, to jest myśl grecka. To jest idea filozofii greckiej. Myśl hebrajska w ogóle nie pojmuje człowieka jako samego, że może to być sam duch, tylko Bóg jest duchem, i, a człowiek od zawsze był duchem żyjącym. Zawsze miał ciało i zawsze będzie miał ciało, tak? Bo będziemy wskrzeszeni z martwych. Jak Jezus został wskrzeszony i siedzi w niebie, jest w niebie, też w ciele, tak? I dlatego ciało w ogóle nie jest niczym złym. Bóg nam dał ciało i jak Bóg wszystko stworzy, to powiedział, że to jest dobre. I popatrzmy też na Adama, i Ewę w raju. Byli nago i to nie stawiło dla nich problemu. Dopiero, gdy człowiek się zbuntował przeciwko Bogu to i upadł, dopiero to stanowiło problem, ponieważ umarli, Adam i Ewa umarli duchowo. I niestety ta śmierć duchowa powoduje to, że żyjemy tylko ciałem i jesteśmy miotani przez porządliwości naszego ciała, ale Bóg dał nam obietnicę, że od tego. Na razie jesteśmy zbawieni, jesteśmy uratowani od gniewu Bożego. Natomiast jeszcze jesteśmy w, w tym ciele, tak nieprzemienionym, i do końca życia będziemy się zmagać z tymi cielesnymi problemami, których już nie będzie w niebie, ponieważ dostaniemy nowe ciała duchowe, takie jak Chrystus. Tak mówi zresztą Paweł, wiemy czym jesteśmy, ale nie wiemy czym będziemy. Więc. To są pewnie tajemnice, których nie wiemy i bardzo, ich chwała Panu, bo jesteśmy głupsi od Boga. Nasze rozumy nie pojmują wszystkiego i nie zrozumieją wszystkiego i trzeba tak po prostu z pokorą to przyjąć, tak? Bo jesteśmy tylko ludźmi. No i tyle. Myślę, że to jest wystarczające. Tak uważam. Jeżeli nie, to jeśli jakieś pytania się Panu czy Pani nasuwają, to jak najbardziej będziemy próbować odpowiedzieć na w naszych możliwościach. Na pewno nie jest to temat, na którym powinniśmy się wszyscy zbyt długo zastanawiać, bo po prostu tak jest i tyle. Nam mm. Tutaj to ani ta wiedza nam nic nie odejmie, ani nic nam nie, nie doda. Natomiast, tak jak no, wcześniej wspomniałem, no, człowiek nie istnieje bez ciała. Człowiek jest człowiekiem. Jest w ciele po prostu i nigdy nie będzie jak Bóg. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie tych naszych nagrań można słuchać w aplikacjach do podcastów, na przykład na Spotify, na Google Podcast czy na iPhone'owej aplikacji podcasty, ale też na naszym kanale Żyjesz Tylko Raz i tam na kanale pod naszymi filmami w komentarzach można zadawać pytania, na które staramy się odpowiadać. Każde nagranie w czwartek o godzinie 18. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. Do usłyszenia.